Jeszcze mam parę uwag dla pierwszych, początkujących ludzi z łucznictwem, żeby uważać bardzo na cięciwe, łokieć, przedramię i rękę lewą, która trzyma łuk, jeśli jest się praworęcznym. Bo można się zdziwić, gdy cięciwa uderzy o łokieć lub przedramię. Ja wczoraj, jak pierwszy dzień strzelałem, dość mocno się zdziwiłem. Nawet w pewnym momencie już się darłem z bólu. A powiem zaraz, o co chodzi. Gdy ma się dość duży przeprost łokcia, tak jak ja, mam ponad 180 stopni, że tak powiem, rozwarcia kości ramiennej i przedramienia, pojawia się takie coś, że elementem najbliżej cięciwy, gdy ona po naciągnięciu opada, jest staw łokciowy, w który ona uderza z dość dużą siłą, powodując siniaki, krwiaki i tak dalej. Jest to bardzo bolesne. Pokażę, jak wygląda moja ręka po wczorajszych nieudanych pierwszych, że tak powiem, próbach strzelania z tego łuku. W nocy się doedukowałem, jak strzelać, i dziś ani razu nie uderzyła mnie cięciwa w rękę, nigdzie. Ale pokażę rączkę. Była to tylko i wyłącznie moja wina, ponieważ pierwszy raz strzelałem bez żadnej wiedzy ani nikogo, kto by miał o tym pojęcie. I takie są tego konsekwencje. Jest to tylko jako przestroga dla was, ludzi, którzy pierwszy raz strzelają bez jakiegokolwiek nadzoru sami, bo myślą, że umią tak jak ja. Nie, nie umiecie strzelać i ja nie umiem strzelać jeszcze. Tyle.